Michał Materla, jesteśmy w Wałczu. Cześć Michał. Witam wszystkich. Jesteśmy miesiąc przed Twoją walką na KSW 1 grudnia. Na dzień dzisiejszy, jak wygląda Twoja forma, jak się czujesz? No, tak powiem szczerze, że dzisiaj się nie czuję za specjalnie. Przedwczoraj wróciłem, jestem troszeczkę zmęczony podróżą. 30 godzin podróży, jeszcze dodatkowe 7 godzin w naszych wspaniałych pociągach PKP, gdzie siedziałem jak nie wiem, jak co i kto, ale no nie było to wygodne, także no jakoś czuję się przemęczony troszeczkę na obozie tutaj, co niestety wyszło dzisiaj na sparingach, nieco zostałem spacyfikowany, ale jakby taka jest kolej rzeczy, no fizjologii ani tutaj po prostu nie oszukamy. Organizm musi trochę się przyzwyczaić, bo jednak dla mnie jeszcze jest noc i odpocząć. No właśnie widzimy, doskwierają Ci lekkie urazy. No właśnie, to chyba z tego zmęczenia, bo przez 3 tygodnie nie miałem nic w Stanach. Naprawdę sparując z topowymi zawodnikami, a dzisiaj po jednym sparingu czuję się już jak ten. Jakbym miał, kurczę, nie wiem, 1000 urazów, wszystko mnie boli. No ale to wynika ze zmęczenia, po prostu jak jest ciało zmęczone, no to szybciej popada w kontuzję i urazy. Czy uważasz, że zaprezentowałeś się dużo lepiej, czy znacznie lepiej od Twojego pierwszego wyjazdu do EK? Tak. Podczas sparingów, nie? Zdecydowanie było lepiej. Czułem się fizycznie lepiej, bo jakby byłem lepiej przygotowany jakieś tam, jeżeli chodzi o dietetyczne sprawy. Pilnowałem tego, żeby jeść porządne śniadanie i posiłki. Też musiałem uważać z wagą, także to było wszystko tak super jakoś tam wyważone. Miałem dwóch przeciwników w swojej wadze, którzy się szykują obecnie za parę tygodni do walki. Jeden będzie miał za 2-3 tygodnie walkę w UFC i drugi będzie miał tam za chyba miesiąc czy za 3 tygodnie w UFC. Także miałem sparring partnerów w swojej wadze, bo ważyli około 90 parę kilo, a też się biją w kategorii 84. Także no idealnie trafiłem. Oni byli w sztosie, ja dopiero dochodziłem. Była duża presja z ich strony, ale radziłem sobie, uważam, bardzo dobrze, a wręcz znakomicie. Także no, tylko tyle mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o sparingi. Dużo sparowałeś z Johnem Fitchem? Nie, bo jak przyjechałem, to on już miał końcówkę przygotowań do gali w UFC w Brazylii. Także robił ze swoją wagą, już robił tam technikę i typowo technikę taką, i treningi takie typowo właśnie pod tego swojego przeciwnika. Także akurat z Fitchem nie miałem okazji robienia, ale też jest tam naprawdę jest taka plejada gwiazd, że było z kim robić też, oprócz tych chłopaków, z którymi ćwiczyłem na co dzień. A jak wyglądały sparingi z Kainem Velasquezem? Lepiej niż za pierwszym razem? Nie. Czy dalej pacyfikacja? Pełna pacyfikacja, dominacja i egzekucja. Czułem się jak, nie wiem, no, jak biały pas w MMA, który został dopadnięty przez czarnego pasa. Tak naprawdę on nie jest jakoś tak, w stójce no, ma rewelacyjną, ma zapasy też, a parter jako taki, jeżeli chodzi o jiu-jitsu, to właśnie nie, jest bardzo surowy, ale ma tak dopracowaną kontrolę, jeżeli chodzi o pracę bioder i trzymanie i kontrolowanie uderzanie, że nie istniałem generalnie w sparingu. Tak jak u nas z Bagim, nie? Bagi to samo prezentuje, jeżeli chodzi o nas na treningi. A jak ci przyjęli chłopaki? To jest twój drugi raz w Stanach już? Oswoiłeś się z nimi? Oswoili się z tobą? Myślę, że tak. Właśnie to mnie zaskoczyło miło i dlatego ten wyjazd też był dużo lepszy, bo bardzo miło zostałem przywitany. Większość tam, parę osób oglądało też walkę, gratulowało mi super, także no, bardzo się z tego cieszyłem, że jakby też się interesowali tą kwestią i naprawdę klimat był tak, jakbyśmy się znali całe życie. Super, nie? Rozmawiałeś z nimi na temat tej twojej walki z James Hero? Może dawali ci rady, wskazówki, cokolwiek? No, mówili, że to kopnięcie powinno być nielegalne ogólnie w MMA i że nie zachował się w porządku, tak mówili, a no co, tak to chwalili, no po prostu, że dobra walka była z charakterem, nie? Twój wyjazd zbiegł się z przygotowaniami do KSW, tak, grudniowego. Czy w związku z tym trenerzy AK przygotowali pod twoją osobę jakiś specjalny tak przygotowań treningowy? Nie, generalnie jest tam tak, że przychodzi powiedzmy 40 osób na treningu i osoby, które się szykują do swoich walk, czyli między innymi ja, po prostu miałem tam ustaloną jakąś kolejność. Numer na przykład 3 i przychodziła moja kolej, robiłem cały czas na początku luźne sparingi na dużej sali tam z różnymi zawodnikami po 5 minut, ale to były luźniutkie sparingi. Kiedy przychodziła moja kolej, szedłem do sali, gdzie była klatka, miałem jednego albo dwóch sparing partnerów i co rundę mi się zmieniali i na tym polegała właśnie ta różnica i to już były sparingi, przepraszam, ile dała fabryka. Wybrałeś jakieś indywidualne treningi z tamtejszymi trenerami? Nie brałem indywidualnych treningów, bo nie było to potrzebne, bo tam jest tak rozpisany trening, że masz różnych trenerów do dyspozycji, rano są te najcięższe treningi codziennie, a wieczorami po prostu masz jakieś tam już specjalizacje, czyli albo boks, albo kondycję,
albo Muay Thai i tak codziennie coś innego, nie? Twój rywal, nie boisz się, że twoi fani będą oczekiwali tego samego wobec ciebie, co zrobił Mamed Khalidow? Nie wiem, naprawdę tak nie myślę takimi kategoriami, no. Mamed naprawdę no, jest rewelacyjnym zawodnikiem, udało mu tak się skończyć tą walkę, no. Oczywiście on teraz będzie bardziej czujny, przygotowany i no i ja mam troszeczkę inny styl niż mamy, dlatego może ta walka wyglądać inaczej, ale na pewno będę starał się do tego, żeby też walkę skończyć przed czasem. A jak wyjdzie, to już niedługo zobaczymy. Kiedyś powiedziałeś, że wolałbyś innego rywala. Dlaczego? Wolałbym innego rywala, no bo jakby oczywiście, nie umieszczając broń Boże Mamedowi, to świetny zawodnik jest, ale z perspektywy takiego PR-u i jakby mistrza KSW, i takie największe organizacje, jaką przedstawia KSW się w Europie, no to dostawanie zawodnika, który przegrał od mojego kolegi, można powiedzieć takiego treningowego czy klubowego, tak, bo to też jestem Polakiem, on też jest Polakiem, no to tak troszeczkę no, źle to wygląda, nie? Po prostu nie jest to chyba logiczne zestawienie, tak? No mniej więcej, no PR-owo to źle wygląda, bo zawodnik jest oczywiście mocny, Mamed oczywiście też jest super zawodnikiem, ale jakby no tak myślałem, że jako mistrz no, też chciałbym jakieś nowe, inne wyzwania po prostu podejmować. Dobrze, Michał, na początku wywiadu powiedziałeś kilka słów o swojej diecie. Wiemy, że niedawno nawiązałeś współpracę z Jagodą Podkowską. Ona jest aktywną zawodniczką BJJ. Możesz nam powiedzieć, jak to wygląda więcej troszkę? No, rozpisuje mi dietę po prostu. Ja się do niej stosuję i w miarę oczywiście tam jakiegoś upływu czasu konsultujemy się, jak wygląda waga, jak się czuje, co zmieniamy, jakieś tam jakieś poprawy i tak, żeby po prostu waga schodziła, nie było utraty mięśni ani siły, nie? Współpracowałeś wcześniej z takimi osobami, czy ona jest dopiero pierwszą? Nie, oczywiście współpracowałem z Rafałem Borysiukiem i cały czas z nim współpracuję, także Michał Garnys też mi pomaga, ale to tak dla odmiany po prostu też spróbowałem z Jagodą, bo ma bardzo dużo fajnych pomysłów, ciekawych takich rzeczy, także od każdego coś można się nauczyć, nie? Podziękowania dla sponsorów, dzięki którym ten obóz się do Stanów udał, czyli firma Tenzi, firma Pitbull 100%, Under Armour, firma... co jeszcze? Jakie firmy? Cito oczywiście, firma Iron Horse oczywiście, dziękuję bardzo za zrobienie odżywek, które mi tam mnie mega wspomagały i chroniły moje mięśnie, naprawdę polecam wszystkim. Tenzi przede wszystkim, bo dzięki Tenziemu tak naprawdę to ten wyjazd się udał.